czym mogę pomóc? A, rozumiem. Potrzebujesz pomocy w napisaniu swojego CV. W porządku. Jesteś w dobrym miejscu. Mamy bardzo duże doświadczenie w pomaganiu napisania świetnego, świetnego CV, które na pewno przykuje oczy twojego potencjalnego pracodawcy. Jak najbardziej jesteś w dobrych rękach. Może daj mi sekundkę, ja tutaj tylko ogarnę swoje stanowisko, przygotuję papier i zaraz zaczniemy, dobrze? Momencik. Fajnie. A, dobrze. Wprowadzę część danych na papier, później skupimy się na reszcie już na komputerze, dobrze? Okay. Może na początek, a jak masz na imię? Nazwisko? Wiek? Dobrze, i powiedz mi, jak znalazłeś to miejsce? Jak się o nas dowiedziałeś? Dobrze. O, no, super. Czy masz jakichś znajomych, którzy skorzystali z naszych usług? Jak się to skończyło? Udało im się znaleźć pracę? Są zadowoleni? No i super. To jest tylko dla takiej naszej wiadomości. To nie jest super istotne dla ciebie, ani dla naszej relacji tutaj, żeby zbudować twoje CV. Aczkolwiek miło jest wiedzieć, że dzięki nam udaje się komuś znaleźć pracę, prawda? To znaczy, że nasze usługi działają. Dobrze. Jeszcze chwilka, zrobię sobie tylko parę notatek. Dobrze. No to może opowiedz mi coś o sobie. Zacznijmy od tego. Dobrze. Coś jeszcze? Świetnie. Dobrze. Okej. Przejdźmy może teraz do części komputerowej. Mam tutaj taki kreator CV, nasz specjalny, który opracowaliśmy bazując na wszystkich latach
na naszym doświadczeniu i wiemy, że z całą pewnością to CV, to, które stworzymy, na pewno pomoże Ci znaleźć Twoją wymarzoną pracę. No bo któż nie chciałby mieć pracy, o której marzy, prawda? Świetnie. Przejdziemy teraz krok po kroku przez wszystkie te pola tutaj, które mam na komputerze. Pomogę Ci dobrać w słowa to, co chciałbyś powiedzieć. No, często zdarza się tak, że prawda, przychodzi ktoś i sypie tutaj regułkami, prawda? My pomagamy im ubrać to w słowa tak, żeby wyglądało to profesjonalnie, nie amatorsko. I dzięki temu na pewno zwróci to uwagę przyszłego rekrutera, prawda? Jeżeli dostanie dziesiątki takich samych CV z takimi samymi regułami, a nagle podnosi jedno, które jest zupełnie inne niż reszta, no to na pewno jest to to CV, które wybierze i to do Ciebie najpierw zadzwoni, prawda? Świetnie. No to przejdziemy do części komputerowej i zaczniemy jeszcze raz od początku. Dobrze, no to jeszcze raz. Twoje imię i nazwisko tutaj mam oraz wiek. Wprowadzę sobie to do komputera. Dobrze, chwilka. Dobrze, no to jaką szkołę ukończyłeś? Tak jak mówiłem, najpierw musimy przejść przez te podstawowe rzeczy, dopiero później zaczniemy ubierać w słowa Twoją historię, prawda? Twoje osiągnięcia, Twoje pasje, zainteresowania. Także momencik. Rok ukończenia. Okej. Szkoła, to dobrze, okej. No, okej, dobra, to mamy. Czy miałeś już jakieś poprzednie... Pracowałeś już gdzieś? Okej. Dobrze. Jak długo? Zakończyło? Nie ma problemu. Wszystko da się zrobić. Na jakim to było stanowisku? Pracowałeś tam. Dobra. Powiedz mi może, co należało do Twoich obowiązków tam. Jakie były Twoje obowiązki? Może spróbujmy słowa szczegółowe. Okay. Świetnie. Bardzo dobre słowo. Widzisz?
pewno znajdziemy coś dla Ciebie. Jeszcze tak tylko dodam, bardzo, ale to bardzo, bardzo ważnym elementem, myślę, że nawet najważniejszym, jest zdjęcie. Zdjęcie jest to pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy rekruterowi. Pierwsza rzecz, na którą patrzy pracodawca. I ja wiem, że w niektórych środowiskach może to być uznane za jakieś formy no nie będę mówił jakie formy, aczkolwiek ujmę to tak, niektórzy twierdzą, że zdjęcie nie powinno się dodawać do CV, ponieważ pracodawca powinien patrzyć na umiejętności, na doświadczenie i ogólnie charakter i osobowość danego człowieka. No owszem, to jest prawda, ale nie oszukujmy się, no prezencja i wygląd to są istotne sprawy, jeśli chodzi o budowanie swojej kariery, tak? No to naprawdę nie możesz dołączać do CV zdjęcia, na którym jesteś razem z kolegą czy koleżanką. Uwierz mi, zdarzały się takie CV i ja też pracując przez kilka lat w dziale HR, no widziałem różne kwiatki od czarno-białych zdjęć, tak zwanych selfików od góry, aż po zdjęcia z przyjaciółmi na imprezie. No nie oszukujmy się, no nie dostaniesz w ten sposób pracy. Także masz jakieś zdjęcie? Okej, nie ma problemu, możemy Ci zrobić tutaj na miejscu zdjęcie. Mamy też u nas w pracy osobę, która jest w stanie Ci zrobić jakiś lekki makijaż, podrasować Cię trochę, ułożyć włosy inaczej. No, to wszystko wpływa na potencjalny przyszły telefon od pracodawcy. Także nie martw się, wszystko załatwimy. Dobrze. Teraz przechodzimy do tak zwanej, potocznie mówiąc, sekcji informacji dodatkowych, prawda? Typu, jakie są Twoje zainteresowania, jakie masz osiągnięcia i jakiś lekki opis swojej osoby, coś o Tobie. Także może zacznijmy od tego, od Twoich umiejętności. Co potrafisz? Standardowo prawo jazdy posiadasz, tak? Świetnie, dobrze. Ujmijmy to w CV. Posiadam prawo jazdy. Użyjemy tego słowa, będzie dobrze. Dobrze. Powiedz mi, czym się zajmujesz w wolnym czasie. O, świetnie. Świetnie. Może przekształcę trochę te słowa i zrobimy z tego troszeczkę bardziej profesjonalne brzmienie, dobrze? Bierzemy później szatę graficzną Twojego CV. Mamy kilka dostępnych. Generalnie trzeba celować w bardzo prostą, ale profesjonalnie wyglądającą stronę. Nie za dużo kolorowych elementów. Jednolity kolor, jakikolwiek tam ramek czy czegoś, to musi być jeden kolor wybrany. My generalnie preferujemy, jeżeli polecamy kandydatom wybieranie cienkich, czarnych linii.
oddzielających, powiedzmy, miejsc, gdzie pracowałeś, ukończonej szkoły, a także coś osoby, prawda? W taki sposób te sekcje oddzielamy cienką, czarną kreską i tak, tak polecamy kandydatom. CV wtedy wygląda bardzo profesjonalnie, bardzo czysto przede wszystkim i jednolicie. Także tą Ci polecam, zastanowisz się, na spokojnie, mamy czas. Dobrze. Co dalej? Ciekawe, coś może w tym być, coś może w tym być. Może zrobimy tak, może w ten sposób. Dobra, okej, okay, firma. Nie denerwuj się, będzie dobrze. Hej, przyszedłeś tutaj w koszuli ładnie ubrany. To już połowa sukcesu, to znaczy, że ci zależy. Tylko i wyłącznie z takim nastawieniem, jak pójdziesz do pracodawcy i będziesz mówił z przekonaniem o sobie, na pewno dostaniesz tę robotę. Dobrze. Ok. Powiedz mi, jak wygląda Twoja znajomość komputerów, systemów Windows, może macOS, cokolwiek w tych kwestiach? Okej. Okay. Ja trochę tutaj popiszę, na końcu pokażę Ci, jak wygląda Twoje CV i powiesz, czy może coś dodać, poprawić, usunąć, jeżeli coś jest według Ciebie nie tak, okej? Okay? Wszystko na końcu zrobimy. Na razie daj mi się zająć tutaj magią i podziałamy coś później. Powiedz mi, czy w poprzedniej Twojej pracy zrobiłeś coś, co zwróciło szczególną uwagę szefostwa w pozytywnym tego słowa znaczeniu? No pomyśl. Na pewno było coś, co może zmieniłeś, delikatnie usprawniłeś, poprawiłeś. To wszystko musimy zawrzeć w tym CV. No, to później wpłynie na Twoją ocenę, tak? Jeżeli pracodawca zobaczy, że zależy Ci w pracy na, powiedzmy, usprawnieniu jakiejś komunikacji między członkami zespołu, czy cokolwiek, no cokolwiek, to wpływa pozytywnie na Twoją ocenę. No dobrze, to zapiszemy w ten sposób. Zawsze coś. Myślę, że to dobra cecha. Dobra rzecz, którą tutaj podałeś. Ile znasz języków? Świetnie.
Sobie tylko jeszcze przejrzę to, jak to wygląda. Okej, myślę, że wygląda obiecująco. Powiedz mi jeszcze coś o siebie. O siebie, przepraszam. O sobie. Jeżeli w tym pokoju byłoby jeszcze czterech innych ludzi, czym byś się wyróżniał? Jeżeli chodzi o... Czym mógłbyś się wyróżnić? Jeżeli chodzi o twoje cechy charakteru, sposób zachowania bądź postępowania. Świetne. To zapiszemy. Może użyjmy słowa indywidualność. Jeszcze klauzula. Ok. Numer telefonu do ciebie, adres e-mail. Przy czym dobrze by było, żeby on był profesjonalnie brzmiący, tak? Świetnie. Może być. I twój adres zamieszkania. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobrze. Nie masz zdjęcia, więc podejdziesz sobie tam dalej korytarzem na wprost. I na końcu po prawej będą drzwi, tam powinny być otwarte. Tam ci zrobią zdjęcie. I jak już ci to zdjęcie zrobią, to wrócisz tutaj. Ja już będę miał je na komputerze. Wkleimy je do CV. Dobierzemy szatę graficzną odpowiednią. Zerkniesz, czy może coś dodać, coś odjąć. Może chciałbyś... może coś ci się przypomni. Cokolwiek. Pomyśl jeszcze. Pomyśl o... O swoich cechach charakteru, co cię wyróżnia, i my ubierzemy to w słowa, dodamy do CV. Pomyśl. No, cechy charakteru. Może pomyśl jeszcze o tym. Tutaj troszeczkę mamy mało w tym polu zapisanych z reguły. Przydałyby się jeszcze tutaj ze trzy linijki tekstu. Także z dwie cechy charakteru może i bądź jakieś, jeżeli ci się coś przypomni, może coś, jakieś twoje hobby albo dodatkowe zajęcia, może coś na boku robisz, dorabiasz jakoś, nawet jeżeli nie jest to, powiedzmy, no oczywiście nie jest to pełny etat, jeżeli to jest jakaś taka jakakolwiek tam umowa, zlecenie czy coś, to ubierzemy to jakoś w słowa i dodamy jako doświadczenie, to na pewno się przyda. Także zastanów się jeszcze, skocz tam na zdjęcie i zaraz kontynuujemy, dobrze? Fajnie, okej, leci.